Siema, z tej strony Żółty, a to jest kolejny odcinek z serii Zawinkla. No dawno Zawinkla nie było, ale słuchajcie, właśnie dzisiaj powracamy z serią Zawinkla. No i jak widzicie, dzisiejszym pojazdem do omówienia będzie Progetto M35 Mod 46, potocznie zwany przeze mnie, jak i z ludzi, którzy są na moich livestreamach, na których oczywiście zapraszam. Potocznie mówimy na niego Prosciutto, no bo tak pieszczotliwie na niego zawsze mówimy. Tak po prostu, tak, o, taka beczka mała. Słuchajcie, Prosciutto, zrobiłem na nim, tutaj już teraz nie będzie niestety chyba widać, jeżeli kliknę, zrobiłem siódmy poziom, w sensie ukończyłem, miałem 70% zniżki, o dokładnie, 70% zniżki i kupiłem go, przez co mam dwa dni premium, ileś tam milionów, moduły mu zamontowałem i tak dalej, ale słuchajcie, powiem wam, że nawet jeżeli bym wiedział, że ten pojazd jest tak dobry, to kupiłbym go za 100% od razu, naprawdę uwierzcie mi, że ten pojazd to jest chyba mój ulubiony pojazd obecnie. Ostatnio w ogóle miałem takie dni w WOT-cie, że no wchodziłem do tego WOT-a, robiłem te live'y i tak grałem w sumie, ale tak no w sumie nie chce mi się, w sumie trochę chce. No i na szczęście trochę do tego życia WOT-owego znowu nakłonił mnie na pewno Udes, który jest bajeczny, który na pewno się pojawi w tej serii Zawinkla, oraz Typek 64. Naprawdę rewelacyjnie mi się tymi pojazdami gra. Typek również się pojawi w Zawinkla, jak i wiele innych pojazdów, bo wiele, dużo nowych pojazdów mam w garażu. Ale po tym, jak zagrałem wczoraj Progetto, to WOT-a jeszcze nigdy tak mocno mi się nie chciało grać i nigdy takiej frajdy we WOT-cie jeszcze nie miałem. Uwierzcie mi, że to jest po prostu najlepszy czołg, jaki osobiście posiadam w garażu. Daje mi niesamowitą frajdę. Myślałem, że magazynki pokroju właśnie gdzieś TVPK. To jest potęga. Ale to jest po prostu, kurwa, kosmos, naprawdę. Progetto dla mnie jest po prostu niesamowicie obłędny. Zapytacie mnie, dlaczego? Ja wam odpowiem jedną rzecz. Nie chodzi mi tu ani o mobilność, ani o wykrywanie, maskowanie, żywotność. Chodzi tutaj po prostu o jego niesamowite działo. Słuchajcie, działo Canon D9050, jakieś tam dalej cyferki, kaliber 90 mm, 3 pociski w magazynie, tak można powiedzieć w cudzysłowie, czy w cudzysłowie, nie pamiętam nigdy, jak to się wymawia, 3 pociski w magazynku, bo to tak naprawdę nie jest magazynek, ale trochę jest. Zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Czas ładowania pomiędzy strzałami to są 2 sekundy, czas przeładowania jednego pocisku macie 12, pierwszy pocisk to jest 12 sekund, drugi 9, trzeci 8. I dlatego to nie jest zwykły magazynek, ale to wam zaraz wszystko wytłumaczę. Średnia penetracja 212, 259 na Goldzie. Gold to są APC-ry i 45 na HEQ. Bardzo podobne penetracje jak ma AMX-TDC, z tego co pamiętam. Bardzo podobne, nawet te same, zobaczcie. 212, 259, 45, te same uszkodzenia nawet. Rozrzut jest trochę lepszy niż CDC-k. Czas celowania również, ale no CDC-k nie ma takiego magazynku niesamowitego. Dlatego CDC-k jest shitem, a ten nie. Działo tego pojazdu jest obłędne. Zaraz będę wam wszystko wytłumaczyć, jak to działa ten cały magazynek, bo to, jak już mówiłem, to nie jest typowy magazynek, jakie znamy chociażby z francuskich czołgów ciężkich czy tam medów, ale zanim to jeszcze przejdziemy do jego żywotności. 3400 HP, 60 mm z przodu i no wiecie, to są ósemki. To już za dużo nie odbija. Tak samo jak wieża 80 z przodu, jarzmo również nie odbija. To nie odbija po prostu. To jest typowy med, który ma po prostu jechać, strzelać, a nie odbijać. Bok kadłuba 30, tył 20, wieży 60 od boku i 25 z tyłu. Wieża, no czasami, mówię, czasami rzeczywiście, jak gdzieś tutaj zejdzie pocisk, jakiś tam mniejszy kaliber, to rzeczywiście odbije, ale tak ogólnie rzecz biorąc to nie. Nie, to nie odbija ten pojazd. Na pewno jeszcze jego plusem, bo zapomniałbym o tym dodać, jest opuszczania działa w dół, tutaj 9 stopni, tak, 9 stopni w dół, 20 do góry. I to jest naprawdę zajebisty wynik. Ja wiecie, jestem przyzwyczajony graniem czołgami radzieckimi, które mają po 5-6 stopni, a tu nagle 9, no to naprawdę uwierzcie mi, że to jest dla mnie coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o mobilność tego pojazdu, 35,5 tony, 652 konie silnik, w ogóle silnik to jest jakiś Fiat. Nie, myślałem, że jakiś Fiat może, czy coś tego typu. No i prędkość maksymalna 55 na godzinę do przodu, 20 do tyłu i to w zupełności wystarcza, te 55 na godzinę do przodu. Dojedziecie w każde miejsce, które chcecie, jakieś może nawet boosty, jakie są, też dacie radę na spokojnie wjechać, więc mobilność naprawdę zajebista, również prędkość obrotu bardzo fajna, prawie 50 stopni na sekundę, więc to robi robotę, to po prostu robi robotę. Natomiast jego maskowanie można dać jako mały minus, ponieważ pojazd jest dość duży, czyli nie jest on jakiś niesamowicie wielki. No nie wiem, porównajmy sobie go do T4485 na przykład. Gdzie on tutaj był? Albo do T44.
No, widzicie, są podobnych rozmiarów, ale jednak wydaje mi się, że Progetto dość mocno się świeci. On jest dość długi też, jak tutaj widzicie, a mam na nim już kamuflaż ten włoski, ten Italiano, tutaj jakoś się tam nazywa, włoskie wyzwanie. Właśnie, bo gdy zrobimy siódmy poziom, to dostajemy kamuflaż z włoskiego wyzwania, no i go sobie tak dałem, bo czemu nie? Znaczy, aczkolwiek ten kamuflaż mi się nie podoba, bo wygląda to jakby były jakieś żygi ze szpagetti, tak mi się to przypomina osobiście. Zresztą szpagetti możemy tutaj dać nawet, nie wiem czy wiedzieliście, że spaghetti sosem mięsnym to jest jako, no te takie co dodawają boosty do wiecie, umiejętności i tak dalej, ale tego na razie nie będę dawać, bo boję się, że się podpalę, a tego bym bardzo nie chciał. Także maskowanie jest takie średnie, no więc no tak średnio po prostu bym powiedział, ale wykrywanie. No tutaj jest 398, bo mam wentylację, ale normalnie z zasięgu bazowego 390 metrów na meda to jest naprawdę bardzo fajny wynik, więc jeżeli chodzi o moduły, do których zaraz przejdziemy, można pomyśleć nad powłoką antyrefleksyjną. Więc no uwierzcie mi, że ten pojazd potrafi spotować. Ale właśnie co do modułów, ja dałem dosyłacz, skupiaczkę oraz właśnie wentylację. Polecali mi też również zamiast wentylacji dać właśnie powłokę antyrefleksyjną, ale mówię nie, może lepiej nie, może będzie lepiej tak i takie na razie tutaj się sprawdza to wyposażenie. Ja bym też bardzo polecam to wyposażenie, dosyłacz, to nie jest skupiaczka, tylko to jest stabilizator bodajże, tak, stabilizator oraz wentylacja. To mi się po prostu najbardziej sprawdza. Widzicie tutaj perki, dopiero załoga, pierwszy perk będzie miała. Ja zawsze tak robię, że wszyscy załoganci mają towarzysze broni, dowódca ma żarówkę, bo bez żarówki gra jest tak lipna, że muszę używać dyrektyw na żarówkę, bo ja po prostu inaczej grać nie umiem. Nie umiem bez żarówki już grać na jakimkolwiek czołgu, no chyba że artyleria, no to wiadomo. Później dowódca będzie miał towarzyszy broni, reszcie pewnie dam naprawę. Tak myślę, że naprawę, no. Myślę, że naprawa będzie najlepsza. No maskowanie niby też by można, ale po co jak ten pojazd i tak się mocno świeci, po tym maskowaniu niby będzie mniej się świecić, ale to jest med, który ma działać tak trochę w drugiej linii, w zwarciu, wiecie o co dokładnie chodzi, tak przynajmniej ja nim gram. Ale jeszcze co do jego magazynka. Słuchajcie, bo to nie jest typowy magazynek, jak ma na przykład właśnie ten ów TVP-ek. Jest to tak, że magazynek cały, takim TVP-ku czy baczacie, ładuje się od razu. Ładujecie powiedzmy tam 30 parę sekund, i macie od razu tam 5 pocisków po ileś tam damage'a. No w tym pojeździe tak nie ma. W tym pojeździe właśnie Progetto pierwszy pocisk magazynku ładujecie 12 sekund, drugi pocisk magazynku ładujecie 9 i trzeci 8. Tyle, że te statystyki się zmieniają tych ładowań, ponieważ no perki to po pierwsze nie dyrektywy, tylko moduły i tak dalej, tutaj gdzieś ładowanie jest. 24,7, aż tyle by to ładowało? Nie, to nie może. Chyba, że cały magazynek ładuje 24,47. Coś, nie wiem, coś tutaj chyba pomylili. Nie wiem, wydaje mi się, że pierwszy pocisk ładuje gdzieś około, ja wiem, 10 sekund, 11, drugi gdzieś około 8, 7, tak i na pewno trzeci gdzieś około 6,75, pamiętam, że ładuje. Po prostu co kilka sekund ładujecie kolejny pocisk i możecie mieć tych pocisków maksymalnie 3 w magazynie. I na przykład, jeżeli macie trzeci pocisk, to strzelacie wszystkimi trzema i musicie od nowa ładować. Wiecie o co chodzi? Jeżeli na przykład macie dwa załadowane, ładujecie trzeci, to ten drugi strzelacie. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Zresztą dużo YouTuberów o tym tłumaczyło. I też jedna rzecz jeszcze, bo zapewne ktoś bardziej niedoświadczony gracz zapewne by spytał. Nie możemy łączyć pocisków w tym magazynie. To znaczy, jeżeli ładujemy pepeki, to ładujemy 3 pepeki. Jeżeli chcemy APC-ry, to wszystkie 3 APC-ry. Jeżeli chcemy obeki, to wszystkie 3 obeki. Nie można połączyć, że pierwszy będzie pepek, trzeci obek, a drugi APC-r. Tak się nie da. No inaczej to by było zagmatwane dość mocno we wocie. No ale cóż, ja myślę, że ten magazynek to jest coś niesamowitego. To jest coś, co na pewno będę robić tą włoską linię. Jest to po prostu niesamowity magazynek, który daje mi niesamowitą frajdę w tej grze. Trzeba naprawdę mocno pomyśleć, kiedy ten magazynek wystrzelać. No i moim zdaniem ten magazynek jest po prostu cudowny. Jest to coś w końcu świeżego, świeży powiew w World of Tanks. To nie jest takie głupie strzelanie magazynkami, gdzie wyjeżdżacie, strzelacie i tyle. Tutaj trzeba naprawdę się zastanowić, kiedy strzelić wszystkie pociski, a kiedy wystrzelić tylko na przykład ten trzeci jeden. No ale dobrze, nie ma co gadać więcej o tym pojeździe. Zobaczmy, jak sprawuje się w bitwie. No a sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Na 8 tirach wiadomo najlepiej, no bo no pojazd niestety może czasami rzucić na dziesiątki. Już nie jest tak jak kiedyś Wargaming robił, że pojazdy premium rzuca tylko na tier wyżej. No niestety już tak nie jest. Overlord, dziewiątki. Na Emil wieży, no to na pewno nie przebije. Małszena dam radę raczej z przodu z Golda.
Jak Tigera z Golda, STRV 103.0, nie wiem, niestety jest to kaliber 90 mm, więc najprawdopodobniej będę miał z tym problem. A resztę to tam ze spokojem, może jeszcze WZT 121 FT. Może być lekki problem, czasami się coś tam odbić, ale myślę, że pojadę teraz na lewo. Na Overlordzie jeszcze tym pojazdem nie grałem, więc zobaczymy, czy będzie ciekawie. Pilocik obok. O wiele lepszy jest ten Progetto od tego pilota, serio. Naprawdę, mam pilota KRA i Progetto to jest naprawdę król premek, naprawdę. Myślałem, że mój i6, którego zresztą bardzo lubię, no bo mam na nim trzy odznaki biegłości, to po pierwsze. No a po drugie, sentyment do niego mam duży, że to jest po prostu moja pierwsza premka 8 tieru. To jednak Progetto, no to jest po prostu kosmos niesamowity, jak się tym przyjemnie gra i dobrze. Trzeba czasami pomyśleć, gdzie jechać i tak dalej, czy można cały magazynek wystrzelać, czy nie i tak dalej. No ciekawie się tym gra, naprawdę ciekawie. I jadą tutaj, jedzie tutaj kilka pojazdów. Na szczęście nie ma tego 430U żadnego, ani nic podobnego. Tylko że oni mają jednego HTK więcej. I ostatnio zauważyłem, że bardzo często HTK-i tutaj właśnie jadą. Jest prościutko. Dostałem. Ale ja mu też oddałem na szczęście za 271, tak? Więc ja jestem bardziej na plus, można powiedzieć. Arty na szczęście nie ma. Jest GF, którego niestety nie widzę. Mogły niby tutaj na środek pojechać, ale to jest chyba zbyt ryzykowne, skoro obiekt też tutaj nie jedzie. Wolę jednak nie spotować. Ten pojazd jest niby dobry do spotowania, ale ja na spotowanie się nie nadaję za bardzo. Ja jeszcze się muszę pod tym względem na pewno podszkolić. Je, wyjedzie. O, co? Podbicie! A, dobra. Okej, okay, no to ma farta niesamowitego. Skoczył dość. O, kurde, dość wysoko. O, cholera. Dobra, dobra, ja się wycofam, bo tu nie ma co w takim razie. Tamte 4-4. RHM-a niby tutaj widać, ale 9 stopni opuszczenia działa tutaj nie pomaga, bo musiało być chyba 10. Ale cóż. Jest baczat na boku. Tylko że mówię, tutaj pełno pojazdów jest skampionek tam z tyłu i boję się, że jeżeli wyjadę, to zerwę bułę za jakiegoś tysiaka i będzie po bitwie. Czy on mi wyspotował? Nie, ale teraz już na pewno tak. Dobra, na razie tak po jednym strzale w sumie strzelam. Dwa strzały oddane z przebiciem 520 damage'a. Na razie po wszystkich bitwach chyba, nie wiem, po 15, coś mi się tak wydaje. Średni damage na tym pojeździe mam około 1500, więc wydaje mi się to naprawdę bardzo fajny wynik. Ktoś mi wspominał, że ponoć jest to tam niebieski wynik, jeżeli chodzi o ten pojazd, ale wątpię, żeby ten pojazd aż tak mało damage'a potrzebował na taki wynik. Jest on po prostu za dobry, no chyba, że to jest idealny pojazd po prostu dla mnie i ja się na nim odnajduję. Co szczerze wątpię, no bo to jest dość trudny pojazd do grania, ale trzeba nim się nauczyć. Jeżeli nauczycie się grania tym specyficznym magazynkiem, to no to wam się odpłaci na pewno zajebistą grą po prostu. RHM. Zobaczmy, czy będę miał na niego przestrzał. Mam. Jeden strzał. Dobra, na razie jeden znowu oddałem. 233. A średnie 240, z tego co pamiętam dobrze mówię? Tak, 240. No, bardzo podobne działo do AMX-a CDC. Lepsze parametry celności, szybkości celowania. T4-4 jest tylko dwoksą. T4-4 i uwaga. Jest, dostał 265, dobrze. Przyładujmy sobie ten jeden pocisk. Właśnie najbardziej efektywniej grać tym pojazdem właśnie, gdy ma się wszystkie pociski w magazynku i strzela się tym tylko jednym. Uwaga, pierwszy, drugi. Dobra, dwa magazynki, 1500 damage'a. Jak widzicie, to nie jest w ogóle problem dla tego pojazdu skończyć jakiś pojazd, co ma około tam 800 HP. Jednym takim małym minusem, który będzie jeszcze przez około tydzień, czy nawet 2 tygodnie na tym pojeździe, a miałem ścinkę, na pewno będzie to, że wszyscy, ale absolutnie wszyscy chcą nas zajebać. Z tego względu, że jest to nowy pojazd, po prostu, że jest to nowy pojazd, wszyscy chcą nas zabić. Ale to ze spokojem, tak samo było z UDS-ami i tak dalej, tymi nowymi pojazdami. Tak samo ten Progetto musi to przejść. No cóż, każdy pojazd tak miał, ten również, no i no trzeba to przeżyć niestety. Ale uwierzcie mi, że jest cholernie warto zrobić ten pojazd. No ile razy będę to wspominać jeszcze w tym odcinku, to nie wiem, ale no takiego pojazdu nie spodziewałem się, że Wargaming wyda, naprawdę. Myślałem, że premki pokroju Defendera są OP. I są rzeczywiście, ale jednak to Progetto to jest coś niesamowitego. Przeładujemy sobie znowu drugi pocisk, teraz mamy i teraz trzeci. Więc ja myślę, że jeżeli... A, zabili. Dobra. Myślę, że jeżeli tu zjadę, to nic wielkiego mi się nie stanie. Okej. Na nich skakać raczej nie będę. Nie mam zamiaru się bawić jakiegoś Allahu Akbar czy coś tego typu.
Zobaczymy, co tam będzie. Mausien, ok, zabity. Ten jak Tiger. Myślę, że mogę go w daną płytę przebić, ale... Dostał za 261, dobra. Ci tu zjeżdżają, obiekt się rozbił. Okej. Dobra, to lepiej tylko dla mnie, coraz więcej damage'a będę mógł mieć. Drugi strzał i uwaga, trzeci i ostatni. Okej, i teraz muszę ładować, STRV go pewnie wykończy. Tak więc dobra, 2700 damage'a, 14 do 6 baczat. Może w sumie bym dał radę. Nie, już niestety nie. 2720 damage'a. No zobaczymy, ile to będzie zarobku w ogóle. Jestem bardzo tego ciekaw. Bo ten pojazd naprawdę bardzo fajnie zarabia. Więc zaraz zobaczymy. Jest trzeciej klasy. Co to jest? Gówniane medale, ogień skuteczny, wsparcie. Nawet dyrektywy jedną dostałem. Najlepszy wynik damage'a. Ok, 875 expa podstawy. 73 tysiące zarobku na czysto. Za 2700 damage'a. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę... Kurde, naprawdę dobry wynik mi się wydaje. Naprawdę ten pojazd również dobrze zarabia. Moim zdaniem jest to teraz jedna z lepszych premek 8 tieru. Może nie lepsza niż ta WZ Tedek 8 tieru, bo jednak to jest niesamowity killer. Czy nie tak dobry jak Defender, ale przez ten jego niesamowity pseudo-magazynek pojazd jest rewelacyjny. Naprawdę ogromnie wam polecam zrobić ten pojazd, bo warto. Aż mój pies zaszczeknął, nie wiem, czy słyszeliście, jest naprawdę cholernie warto zrobić ten pojazd. Tak więc dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że Progetto wyrwiecie za 100% zniżki, albo jeżeli nie, to kupujcie nawet po tej 70% zniżki, bo uwierzcie mi, że warto. Ostatni raz mówię, że warto. Ale to tyle. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia oczywiście lajka oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I to tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami i do usłyszenia w następnych filmach na moim kanale. Cześć!